Ten przez niż połowę swojego życia spędziłem w Stanach Zjednoczonych i czuję się tam chyba nawet na pewno lepiej, ale to sama przygoda z Polską z powrotem jest naprawdę super. Też nie urodziłam się w dużym mieście, bo urodziłam się w Bielsku-Białej. Po ukończeniu OSP wyjechałam do Kanady, gdzie spotkaliśmy się z Milkiem, gdzie razem pracowaliśmy nad projektami związanymi z fofiniszami i z wielkimi freskami, dekoracją wnętrz. To była bardzo fajna praca z fajnymi ludźmi. Dużo się wtedy działo w naszym życiu. Jak patrzę wstecz, wszystko jest spójne. Olbrzymie obrazy, które robiłam na metalu, w moich projektowanych wnętrzach, w malarstwie i te wszystkie, te duże instalacje metalowe, które już niestety nie mam i nie mogę ich pokazać. Dzisiejsza rzeźba, która jest na podwórku, jest jakby przypomnieniem tamtych czasów. Znaleziona kępa złomu, która stała się sercem tego miejsca. Wszystko, co zrobiłam tutaj na zewnątrz, każdy szczegół, zieleń, elementy małej architektury, namalowany napis piekarnia, malowane cyfry, wszystko jest spójnie zrobione jedną ręką. Ogród jest formą kolorystyczną dla mnie. Nie traktuję ogrodu jako ogrodu, tylko jako przedłużenie palety malarskiej. Pomimo, że robię wnętrza, jestem malarzem w tym wszystkim, co robię. I właśnie w mojej sztuce wychodzę poza granicę płaskiego obrazu. To co robię, to jest bardziej przestrzenne. Dlatego, że tak czuję, jak czuję wnętrza, prawda? Kolor jest istotny, materia, sposób, jaki to robię, drapany, wany, też inne przedmioty, które się znajdują, zwłaszcza metalowe, dla mnie na przykład kawałek metalu ze złomu jest już materią do pracy z nią. Także znalezione rzeczy adaptuję do swojej pracy. Daję im drugie życie. Moje obrazy są abstrakcyjne, ale to nie jest abstrakcja. To jest pokazanie moich emocji. Tworzę obraz. Spotkaliśmy się w Kanadzie po prostu i to jest mało. Tak, to nasze spotkanie po latach. Niewiele jeszcze był w Windsorze, ja do niego przyjechałam. No i tak. Konrad przyjechał, mój teść przyjechał, przyjechaliśmy razem. Były profesor Milka. Tak, mam mega fajne różne zdjęcia się z tego okresu. I no i potem Milek przyjechał do Toronto i tam zaczęła się nasza współpraca. No i potem się znowu się rozjechało, potem w Chicago, tak. Doświadczenie emigracyjne na pewno nas zespoiło, bo bez tego się nie da. Emigracja zmienia człowieka na zawsze. I oboje o tym wiemy. I to doświadczenie, jak spotykam osobę, która przeżyła emigrację, mam z nią zupełnie inne porozumienie niż osobą, która jest na przykład z tego samego świata, co ja, ale nie przeżyła emigracji. To zmienia człowieka. Inne spojrzenie.
Odmienność jest szanowana, a nie dyskryminowana. Zaczęło się w latach 90., kiedy pojechałam do Berlina i zobaczyłam Tacheles. Dom towarowy przerobiony przez artystów na kolorowy skład, gdzie sztuki teatralne, galerie, pracownie. To zrobiło niesamowite wtedy na mnie wrażenie i stwierdziłam, że chciałabym być częścią takiego środowiska i zaczęłam szukać takich miejsc na całym świecie. Takie miejsca znajdowałam w Stanach Zjednoczonych, Los Angeles, w Nowym Jorku, później w Wynwood w Miami. I w Chinach, 798, gdzie jest cała wioska, fabryka budowana w latach 50. przez Niemców, zamieniona na artystyczne galerie. To jest bardzo znane miejsce teraz. Takie połączenie różnych dziedzin sztuki, teatru, tańca, malarstwa, rzeźby, wszystko w jednym miejscu, pod jednym dachem, a jednocześnie tak różne. I tak pomyślałam sobie, że chciałabym sama stworzyć takie miejsce. Mąż zaproponował mi to miejsce, gdzie jesteśmy obecnie, w dawnej piekarni garnizonowej, którą 5 lat temu kupiła rodzina firma mojego męża i którą zaczęliśmy zamieniać na obiekt poświęcony kulturze, bo takie było przeznaczenie tego budynku. 3 lata temu Instytut Grotowskiego zaczął tutaj swoją działalność, zaprosił różne teatry. Zanim się zaczął COVID, działo się już dużo w piekarni. A my wyszliśmy w tym roku z naszą działalnością, z naszą 66 piekarnia. I stworzyliśmy coś, co zawsze było w mojej głowie, co zawsze chciałam zrobić. Ponieważ ja bardzo szanuję stare rzeczy, chciałam zachować jakby ten fabryczny, industrialny wydźwięk, nie dodawać upiększeń. Stąd też pojawiły się napisy malowane tak jak na fabrykach, kiedyś były malowane ręcznie. Jak najmniejsza ingerencja w budynek. Czarne okna, czarne napisy, gdzie tam się mało dzieje, a jednocześnie zderzenie z nowoczesnością. Zanim zaprojektowałam te wnętrza, robiłam wcześniej zdjęcia z Sylwią Wilk z myślą o tym, że wykorzystam je później we wnętrzach. Co się stało? Powiedzmy troszkę o tych naszych cyfrach, które są jakby już zamierzone z celu. Zmielone butelki. Nasze prace. Z odzysku. Tak, on sam stworzył możliwość, tak. Natomiast to, co ci nasi przodkowie za nami tutaj, autorem tego zdjęcia jest Czesiu Fiszczuk. Trochę przerażające, może tak będziemy wyglądać za lat 20, ale... Czesław jest także autorem zdjęcia do naszej innej pracy. Arte moderne. O, un muerte. Tak. To... Jest to nasze motto. To jest mozaika, którą fotografowała Sylwia Wilk i wykorzystałam ją do kolaży w drugiej części korytarzy. Tam też są dwie prace Mirka. Jest to, ale to są przedstawione popularnego pożegnania w Stanach
Filip Humorow. Do zobaczenia jutro. I że drewni popularnym zawodem i bardzo ludzie starzą się nawzajem po prostu tak często z tego powodu, że mogą wygrać po prostu ekonomicznie pewne sprawy i może zmienić całkowicie inflację na dyspozycję. Kolejną moją pracą są slogany z czasów komuny w absurdalnej formie i koślawej grafice. Na przykład bajoczystość do punktu sanitarnego, tylko praca. I one zostały przeze mnie przemalowane, zrobione w taki sam sposób, jakie były, z błędami. Napisane za duże, za małe, z nieodpowiednim światłem. Dokładnie takie, jak były. Praca ma taki oryginalny dźwięk. Powiesiłam ją w kuchni, dlatego napisu jednego bajoczystość. Do 66P zaprosiliśmy m.in. Ewę Ciepielewską, która otrzymała nagrodę Kobro. Znamy się ze sobą od wielu lat. I miło ją jest gościć i cieszę się, że jest taką otwartą i fajną osobą. Zaprosiłam też znanego wrocławskiego artystę Jurka Kosałkę z jego Polską Żółcią, która bardzo ładnie znalazła się w tym miejscu. Jurek przyszedł, a Mirek wtedy zamienił się w filmowca i zrobiliśmy dokumentację z Jurkiem z akcji. To artyści tworzą to miejsce, nie tylko ja, tylko dlatego zapraszam znanych mi artystów, żeby stworzyć to, o czym myślę. Przodków. Zrealizowały, także cała historia odbywa się na jednej ścianie, na 150, powiedzmy 160 zdjęciach, czyli taki komiks troszeczkę. To jest przyjazna przestrzeń dla ludzi, żeby chcieli tu przyjść, żeby chcieli uczestniczyć w tym. Tak.